Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy test trzech myszek. Myszek od firmy Savio. W zasadzie to dwóch myszek, bo jedna jest w innym kolorze niż ta druga, więc to są ten sam typ, ten sam typ Hexa R. To są myszki dziurawe z wycięciami, ultralekkie dla graczy e-sportowych i myszka Gambit, która tak naprawdę jest tą samą myszką tylko w zmienionej obudowie pozbawionej dziur. Także zapraszam Was dzisiaj na ten szybki test Te, tych trzech, w zasadzie to fizycznie dwóch gryzoni. Standardowo zaczniemy od unboxingu. Zobaczymy, co kryją w swoich opakowaniach. Każde opakowanie, czy to Hexa r czy Gambita, kryje w zasadzie to samo, czyli zawartość główną, myszkę naszą, naszego gryzonia komputerowego, instrukcję obsługi opisującą im przyciski. Na tej myszce w tej instrukcji znajdziemy link do softu, który musimy pobrać ze strony producenta, aby w pełni obsłużyć te myszki, móc zmieniać ich rozdzielczość, kastomizować, zmieniać podświetlenie itd., itd. Macie też doskonały przykład tego, jak nie otwierać pudełka z myszki, żeby go nie porwać. I znajdziemy też komplet Czterech ślizgaczy teflonowych wymiennych. Na myszkach jest oczywiście jeden, a dostajemy gratis drugi, jakby nam się wytarły podczas rozgrywki i zabawy z grami komputerowymi. A tak wyglądają, poplątały mi się na żywo. Ciężko mi je trzy pokazać naraz. O, może zacznę od wersji Gambit, czyli tej wersji pełnej. No dobra, porównamy ją sobie do wersji. HEXA-R w kolorze białym, bo mam jeszcze hexa Air w kolorze czarnym, którą Wam w sumie tylko dzisiaj pokażę, bo testy z tego, że wszystkie one mają praktycznie takie same parametry, o których za chwilę zrobię tylko na Gambicie i zrobię na HEXA-R w kolorze białym, no bo tu kolor nie ma znaczenia do FPS-u, prawda? Dobrze, wymiary są identyczne, i Gambita, i HEXA-R. Są one identyczne, różnią się tylko i wyłącznie dwoma rzeczami. Po pierwsze obudową, jak widzicie w Hexa R, Hex R tak naprawdę, nie Hexa, tylko Hex R. W Hex R ta obudowa jest dziurkowana, a co ma zminimalizować jej wagę, zmniejszyć jej wagę? Przez to ta myszka ma być szybką myszką dla graczy esportowych, dla graczy grających w gry typu FPS, czyli w CSGO i we wszystkie inne pochodne. Strzelaniny po prostu sieciowe, gdzie ta szybkość ruchu myszką i waga ma duże znaczenie, bo waga przekłada się też poniekąd na szybkość przesuwu myszki. No i dla graczy, którzy lubią na przykład katapultować swoje soczki na biurko, bo te hex R nie są wodoodporne, no to myszka w pełnej obudowie stworzywa. Może najpierw o wykonaniu, tworzywo nie jest jakieś najwyższych lotów najwyższej jakości. Ale to wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, a mianowicie ceny. Te myszki, jak na polskie warunki, są ultra tanie, ale o tym będzie na końcu, więc zostańcie ze mną do końca. Ale jest dobrze spasowana. Zarówno Gambit, jak też Hex R są dobrze spasowane. Jak klikają przyciski w Gambicie? Główne, boczne i rolka, przesuw rolki. Sympatycznie w HEX-R, główny boczne i rolka troszkę inaczej niż w gambicie, może przez to, że obudowa inaczej oddaje dźwięk. No tutaj mam otwartą, więc dźwięk rozchodzi się inaczej. Tu mamy zamkniętą, więc inaczej ją słychać. Przełączniki, które tutaj użyto, są identyczne, o których wam zaraz wszystko opowiem. Od spodu cztery ślizgi teflonowe, jak wiecie, już w komplecie dostajemy drugi i przycisk do zmiany RGB. Jakbyśmy chcieli instalować naszego softu, każda z tych myszek. One są identyczne, więc w tym samym miejscu mają przycisk do zmiany RGB. Nie wciśniemy go przypadkowo, ponieważ jest on troszeczkę głębiej niż powierzchnia dolna myszki, więc nie grozi nam zmiana, przypadkowa zmiana podświetlenia. Dodatkowo w HEXR, tutaj na środku, jak zobaczycie, to przy prezentacji RGB jest takie fajne podświetlane logo Savio. Przewody, parakordy, czyli przewody. Sznurowkowe, tasiemkowe, miękkie, yy, zakończone wtyczką USB 2.0, 180 cm, dosyć długie, a że są miękkie, to bardzo fajnie się układają, co ja akurat lubię w tego typu gryzoniach. Sensor we wszystkich jest identyczny: optyczny Pixar PWM 3327, lubiany, wybierany przez graczy, niezawodny sensor. Przełączniki Huano Blue Shell. O wytrzymałości 20 milionów klików. Podświetlenie RGB, rozdzielczość od 200 do 12 tysięcy DPI regulowana za pomocą oprogramowania i przycisku na topie myszki, ale w oprogramowaniu możemy sobie ustawić, który klik odpowiada za które wybrane DPI. Pooling 125 do 1000 Hz, prędkość śledzenia 220 IPS-ów, 7 przycisków w pełni programowalnych, wymiary 124,8 na 62,9 na 40,5 mm. No i czym się różnią tak naprawdę oprócz wyglądu, obudowy, to Gambit, czyli myszka pełna. Z pełną osłoną waży 84 gramy, a Hex-R, czyli dziurawiona myszka, waży 79 gramów, 5 gramów mniej, niby niewiele, ale tak naprawdę czasem ma to faktycznie znaczenie, w, jeżeli gramy w gry FPS-owe. Dobrze, nagadałem się już trochę o parametrach, o wyglądzie tych myszek, to przejdźmy teraz do ich testów. Sprawdzimy interpolację, sprawdzimy pooling. Ja sobie chwileczkę na nich pogram i później spotkamy się na podsumowaniu. Zaczynamy od poolingu. Jak widzicie na ekranie, pooling w Gambicie i pulling w HexR. Obydwa około 1000 Hz, czyli tak jak ustawiłem w programie, maksymalna ich częstotliwość odświeżania. Tu się zgadza, producent nas nie kłamie. Pooling jest taki, jaki powinien być jaki wynika ze specyfikacji. A teraz interpolacja Gambit do 12 000 dpi w różnych ustawieniach, w różnych skokach. Absolutnie bez żadnego problemu na 12 000 dpi, bez jakiejkolwiek oznaki. Natomiast HexR. Co dziwne, wykłada się już przy 6500 dpi i powyżej. To jest dziwne, bo całe środki i sensory mają takie same, więc, według mnie, może być to kwestia, kwestia na przykład firmware'u firmware danej myszki, jakiegoś baga. Bo w Gambicie nie ma absolutnie tego problemu, natomiast w Hex Air, który jest praktycznie tą samą myszką, tylko ze zmienioną obudową, no, już coś jest nie tak od 6500 dpi w górę. Natomiast w grach, bo to jest ważniejsze od syntetyków, w syntetykach czasami różne dziwne rzeczy wychodzą, a później się okazuje, że w praktyce jest zupełnie inaczej, i tu jest tak samo. W praktyce praktycznie nie gramy na wysokim DPI, a rzadko kiedy będziemy grać na wysokim DPI, no chyba że ktoś lubi 12 000 DPI i ma monitor wielkości 65 cali przykątnej, no to ok. Natomiast w grach, tak naprawdę przy, uży przy użyciu niższego DPI, szczególnie w grach typu CSGO, strzelankach sieciowych, gdzie Większość z Was używa niskiego DPI, absolutnie rewelacyjnie, żadnej akceleracji wstecznej ani dodatniej, tu się zauważają pozytywnie, dosyć niski lot, nie jest podany przez producenta, ale nie byłem w stanie go zmierzyć, jest tak niski i tak naprawdę w takim normalnym, codziennym użytkowaniu, w rozgrywce nie mam się absolutnie do czego doczepić. Te błędy interpolacji w HEX-R ponad 6500 DPI nie są absolutnie widoczne i odczuwalne w codziennej, zwykłej po prostu rozgrywce. No i teraz cena, bo cena jest naprawdę według mnie bardzo dobra. Zacznijmy od Hex R. Zapewne będzie się Wam wydawało, że to są myszki droższe, bo z dziurami, bo gamingowe, bo z podświetlanym logo w środku. Nic bardziej mylnego. Aktualnie jest promocja w Morel.net i one kosztują moi drodzy 95 zł. Tak, 95 zł, 95 zł za jedną taką myszkę e-sportową, A Gambit odziwo jest trochę droższy, pewnie przez to, że ma pełną obudowę, podziurkowaną, więc troszkę więcej na niego plastiku poszło. Kosztuje około 107 zł złotych z tego, co pamiętam, więc uważam, że cena jak na zastosowany sensor, nawet biorąc pod uwagę ten błąd interpolacji powyżej 6500 w hex Air, według mnie jest rewelacyjna i jeżeli ktoś nie dysponuje dużym budżetem na drogą myszkę gamingową, a gra w gry e-sportowe, gdzie szybkość jest ważna, to zdecydowanie hex Air w kolorze białym albo w kolorze czarnym, linki pod filmem Dom znajdziecie w opisie. Zdecydowanie mogę ją polecić, jak ktoś nie lubi, albo boi się, że mu się zakurzy, wybrudzi, albo ją zaleje dosyć szybko, no to Gambita troszkę droższego o 12 zł też mogę zdecydowanie polecić. Te myszki generalnie otrzymują ode mnie moje wyróżnienie za opłacalność, bo naprawdę esportowa myszka poniżej stówki na Pixarcie to jest rzadkość, szczególnie tak fajnie wykonana, z dobrym softem, z dobrym i rozbudowanym softem, bo może nie jest jakoś, nie bryluje wyglądem ten soft, ale one najważniejsze są funkcje, w którym mamy, a naprawdę tych funkcji dostępności i również zapisywania swoich makr jest bardzo wiele, jak też to RGB jest dosyć ciekawe, może nie ale szczególnie przy tej podziurkowanej myszce wygląda to podświetlenie naprawdę fajnie w nocy, czy tam wieczorem w zaciemnionym pokoju. I o tym to tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, linki pod filmem do tych myszek Savio Hex Air i Gambit znajdziecie pod filmem w opisie. Dajcie mi znać, co wymyślicie o tych myszkach, czy one się podobają, czy nie. I jaki według Was jest stosunek jakości hmm, precyzji do ceny tych produktów Powiedziałbym mnie całkiem dobry, żeby nie powiedzieć bardzo dobry. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was Videoblog Tech. Cześć!